Siemano, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym filmie na moim kanale. Ja jestem Szybson i witam was na kolejnym odcinku z Palionowa. Zanim rozpoczniemy odcinek, koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. Filmy są codziennie o 19.19 i na plusie o godzinie 14.14. Serdecznie zapraszam, wszystkie linki w opisie. Dzisiaj wielki dzień, w końcu konfrontacja z Yeti, ale dzisiaj pójdę tam nie sam, ponieważ muszę zabrać ekipę. Muszę zabrać ziomków, którym pokażę moją zdobycz. Pokażę, że udało mi się złapać Yetiego i w dzisiejszym odcinku dociśniemy go do muru i spytam się, dlaczego tam do Milki chodzi, dlaczego tam jakieś kartki zostawia, jakieś listy, jakieś, nie wiem, jakieś spotkania chce umawiać i tak dalej. No udało nam się go złapać w poprzednim odcinku i wydaje mi się, że to jest najlepsze, co nam się tutaj udało. Totalnie go dociśniemy do muru, dzisiaj wyśpiewa nam wszystko. A ja w tym momencie lecę po chłopaków, bo tutaj gdzieś właśnie kręcili się na Palionowie, więc ogarnę Bzyka i Dave'a i pokażę im tą zdobycz. Oni nie uwierzą, oni mi nie uwierzą, że ja zdobyłem Yetiego, że go złapałem i tak dalej. To jest po prostu, wiecie, oni nie wierzą w to na punk mi w to nie uwierzą. Dobra, czekajcie, halo, halo, tu jest domek Dave'a. Dobra, zapukamy do niego, tam widzę, że jest Bzyku, ale dobra, najpierw Dave. Puk, puk! Halo! Dzień dobry. Halo! Dzień dobry, ja mam dzisiaj dobre informacje. Jaką? Mam bardzo dobre informacje, ale chodź, najpierw po Bzyka, żeby, bo ja chcę waszą reakcję zobaczyć. Chodź, chodź, tu jeszcze dobra. Jest Bzyku. Halo! Puk, puk! Halo! Czemu ty masz zawsze otwarte drzwi? Czemu ty masz zawsze otwarte drzwi? Jeszcze ktoś ci wejdzie? Ła, nie. Dobra. Dobra, nieważne, słuchajcie panowie, mam dla was ważną informację, ale... Usiądźcie, najlepiej się chwyćcie czegoś, żebyście się nie przewrócili. Chwyćcie się siebie, dobra, chwyćcie się słupa. Uwaga! Złapałem Yetiego w pułapkę. Co? No. Naprawdę. Ja nie wierzę. No, ja ale nie dlaczego nie wierzysz? Tego? No bo nie wiem, ale po co go złapałeś? No złapałem go, bo on chodzi do... Złapałem? Bo on chodzi do Milki i on tam jakiś chciał się z nią umówić na spotkanie. No przecież pamiętasz, Bzyku, ja ci puściłem tą płytę taką, nie? Tak. Co głosówkę wysłał. Podejrzane to wszystko. Ja nie słyszałem w sumie. No nie słyszałeś, no bo to akurat nie było się wtedy. No ale... Wierzysz na słowo? No nie, ale co ty, kurczę, jakie słowo? Ja idę, zaraz wam to pokażę, przecież ja nie będę tutaj wam owijał w bawełnę. Co? Czekaj. Złapałem je tego. Ty go złapałeś tak jak my, wiesz, tak jak... Ja go złapałem, w klatce siedzi. Żarcie, no. Co? W klatce siedzi, no złapałem go. No na pewno wy... Dobra, no ja chcę to zobaczyć, ja no, chcę to... No zapraszam w takim razie. Ja chcę na moje własne oczy sprawdzić to. Dobrze, nie ma problemu. Pamiętasz, Marek, jak robiliśmy tą pułapkę? No. Znaczy pamiętam, tak, że się umawialiśmy z tym sypkim śniegiem. A to cię nie było przy... No, z tym sypkim śniegiem, tutaj, ale to nie robiliśmy tego razem? A może to sam robiłem? To nieważne, w każdym razie tutaj jest przygotowana pułapka. On tam siedzi. Słuchajcie panowie, ja jestem tak dumny z siebie, że mi się to udało, że naprawdę, jak zobaczycie, że on tam siedzi, co będziecie chcieli od niego wyciągnąć? Masz jakieś informacje? Ja bym chciał od niego... Ja diamenty bym chciał od niego wyciągnąć. Diamenty? A ty byś co chciał? Nie no, dowiedzieć się czemu on tutaj zaśnie zapalił nowo. Ja wiem, masz łopatę jakąś. Łopatkę? No ja mam. Tak? Dobra, to tak, przypinamy mu kulę do nogi. Gdzie ty idziesz? No wchodzę już tam, nie? Ale to tu jest! Ha! Ty mnie jest... Kurde! Tutaj, tam gdzie jest ta tabliczka, nie podchodźcie do tabliczki, bo wpadniecie sami do pułapki. Czekajcie, tam jest sypki śnieg, zapadniesz się w niego. Dobra, ale słuchaj, co ty chcesz, jak masz łopatę, to rzucamy mu łopatę, przypinamy kulę do nogi. Czekaj, skoro to jest sypki śnieg i on niby tam jest, to dlaczego ten sypki śnieg nie jest sypki już na dole? No bo tam jest dziura pod tym. Czekaj, tutaj trzeba podejść na spokojnie. Widzisz, tutaj jest ewidentna różnica. Widać, który śnieg jest sypki. Widać, da się rozróżnić. No widać, ale oby skoro w to wlazł, to już by tam... Dobra, patrz, sytuacja jest taka. Tu leci kurczak, rzuca mu żarcie. Widzisz, znikł. O, tam właśnie Marek ten. Tam jest lawa akurat, nie? No dobra, ale skoro ktoś tu stanie, to się zapadnie, tak? No nie, jak staniesz, to przez to przechodzisz. Zapadla się, jak pod tym masz lawę. No ale chodźcie tu, ja zrobiłem specjalnie przejście, żeby tutaj czemu tu jest odmurowane? Dobra, chyba tego nie zamurowałem. Chodźcie, idziemy na dół i tu wam pokażę. Patrzcie, to jest ten moment. Siedzi tu, chodź tu wariacie, chodź tu. Ale ci teraz wyciągnę z ciebie największe... Co? Wiedziałem, nie no, on uciekł mi. Nie no, ale przysięgam, że on tu był. Przysięgam. Jaki farmazoniarz najgorszy. Przysięgam, że tu był. Panowie, złapałem Justina Biebera pod moim domkiem. Nie mów tak. Poglądać. To nieprawda, ale on tu był, naprawdę tu był. No, daje sobie rękę uciąć, naprawdę. Zamknąłem go, tu na moich oczach tu wpadł. No kurczę, gdzieś... jest tam, ucieka na góry, patrz go. A, wpadłem do lawy. Sam do mojej pułapki po raz kolejny. Gońcie go. No nie. Ale nie, no nie był w tej pułapce, no był kurde. A to on co tu robi? No jasne, że tu był, no. Jego. Gońcie go! Gońcie go! Kurde,
Dobra, ja go będzie w kolejną pułapkę. On nic nie ma ze sobą. On całą noc pewnie ręką rozwalał te kraty. Ale jakim cudem on to zrobił? Dobra, następnym razem go w obsydian zamykam. To jeszcze wczoraj wieczorem był, tak? Wczoraj no tak, tak, ja go wczoraj złapałem, mówię, tak się cieszyłem. Dobra, idę tu, czekaj, on tu gdzieś był. Chodźcie, chodźcie za nim. On pewnie do jaskini ucieka swojej. Gdzie on jest? Tu, nie, czekaj, no szukaj go, szukaj. Do jaskini 100%, no, może być. Nie, no on znikł. Może być, nie, no, to jest jakiś żart. Nie no, przecież tyle pracowałem nad tą pułapką i on mi teraz tego tak ucieka po prostu. Dobra, panowie, znajdźcie go, błagam, kurde, bo ja nie mogę tak. Tu jest skrzynka, którą ja mu zostawiłem. Tu zostawiłem książkę z tym, że się z nim umówiłem na to spotkanie tam. I on się nabrał na to. No nie, no on tu gdzieś musi być, on tu gdzieś musi być. Czekajcie. Czekaj, Yeti, halo, co tu się dzieje? Co tutaj jest? Yeti! Ej, on tu ma jakieś żarcie, on ma masę żarcia. W sensie masę. Może nie masa, ale ma trochę żarcia. Czekajcie, on pewnie tu, on pewnie tu wszedł, na bank tu wszedł, dobra, uwaga. Żliwe, o nie, bałwan wyszedł, ej, co jest? Ja nie mogę, się wystraszyłem, że ktoś mnie tutaj wędkuje. Dobra, czekaj, tutaj, klikam jeszcze raz. No nie, no co tu robi ta pajęczyna? Dobra, tego bałwana trzeba unicestwić. Nie, nie wytrzymam, ja nie potrafię tu wejść, nie? Ja ci kliknę jeszcze, Chipson. Nie, nie wytrzymam, po prostu ciągle wie coś wypycha. Kliknij. Dobra, ja tobie Marek też kliknę. Chodź tutaj. Musi tam być, musi gdzieś tu być. Szukaj jakiegoś ukrytego przejścia. On tu na bank biegł przecież, no gdzie on mógł indziej pobiec? Nie ma Twitiego? Czekaj, szukaj jakiegoś przejścia. Ej, tu są jakieś tabliczki, nie wiem co to jest. Kurde, posuń się bałwan. Ej, co to jest? Dziękuję ci bardzo za wszystko, co dla mnie robisz. To naprawdę jest miłe, ale niestety na ten moment nie szukam. No i łatwo z tobą, kurde, dobra, ja już jestem spokojny, panowie, możemy wracać. Milki, wyeliminowana, tak nie, powiem, imposter wyeliminowany. Tak powiem, jest tak, no pauza. Podbiła z piłką do kosza i taki mu zapakowała w sad, dobra. Let's go. Ale nie mam to Yetiego, no trzeba, złapaliśmy go, no już nie jest złapany i wyszedł. Teraz już mnie to nie obchodzi, Emilia dała mu kosza. Będąc szczerym, nie wierzę w twoją pułapkę. Nie wiesz, dobra, chcesz w nią wpaść? Dobra, chodź, zapraszam. Nie, że wpaść, ale nie wierzę, że on tam był. Nie, no, no jak, był. Ale dobra. Jak to działa? Ja bym to przetestował. Dobra, no to dawaj, Mareczek, możesz to przetestować, proszę tylko, się bardzo. Tylko nie zabije mnie to, ta? Nie zabijecie. To jest przygotowane w taki sposób, żebyś właśnie tam spadł i on tam, żeby był. I mówię ci, no nie, to jest tak dobra pułapka, ona nie mogła się nie udać, wiesz o co chodzi. To jest po prostu, ja no, tyle rozkminiałem i ona nagle nie działa po prostu. Mam nadzieję, nie no, Szczepson, ale na pewno nie zginę, prawda? Nie, przysięgam, mogę ci nawet dać moje diamentowe itemy, żebyś sobie z nimi wskoczył. Nie, w porządku, wierzę ci, dobra. Tak? To mam nadzieję, że to przeszyję. Dobrze, daj mu diamentowe itemy, Nie, dlaczego? Nie wiem, tak po prostu dla niego. Daj diamentowe itemy. O, może niekoniecznie. Może się będzie. Nie, ja się boję, ja nie będę wchodzić tutaj. Nie no, Mareczek, no obiecuję, że ci nic się nie stanie, jak tam wskoczysz. Nie ma opcji, dajecie. O nie, panowie, woda leci! Woda leci, niestety za późno ją zebrałem. To się rozwali? No chyba. Nie. Co się rozwali? Chyba, że tu nie dopłynie. Nie, dopłynie, kurde. Nie, moja pułapka poszła się paść. Ale patrz, czekaj, tam Dave jest jeszcze na dole, on już jest. No bo ja chciałem zobaczyć Marka, no. A. Kurde. Dobra, no, już bo ta woda znika. Zamknąć go chciałem, Marka, O nie, to tutaj się ta lawa o nie, jak zwaliłem tą pułapkę. Gdzie jest ta lawa? No bo się zastygła. Ty, ale zobacz, chodź tutaj na górę, patrz co się dzieje, jakie tu dymy są. Jak wejdziesz sobie w ten śnieg, to zamraża cię. Tak, no. Co? Idę. No, jeszcze raz będziesz widział ten efekt, jestem tego pewien. Dobra. Jest koks, no. Czekaj, kurde. A widać, że jest to taki bardziej ten, inny nie. No. Ale patrz, trzęsę się. Trzęsie się. Takie rzeczy są w Minecrafcie? O kurde, spadłem. Dawid wpadł tam znowu. Nie ruszaj się, ale nie wypłynie stamtąd. Podkop się. Dobra, mamy go, złapałem Yetiego, let's go. Dobra, ja taki zielony trochę. Tu masz, wylewam ci wodę, chodź. Kurde, a ja już tam wykopywałem się, dobra. Wchodzisz tutaj. Dobra, panowie, nowa konkurencja, kto dłużej wytrzyma w tym śniegu. Nie no, ty naprawdę na znowu wpadłeś? Ja w to nie wierzę. Dobra, tu sobie. No co ty robisz? No nie wiem. Ale ja tego nie robię specjalnie, tylko ja nie widzę. Nie, uważaj. A, dobra, widzę, no. Patrz, tak, nie widziałem tego nigdy wcześniej. Stój długo. Ale się telepie. Zostaw go w tym. Patrz, nie wyjdzie stamtąd, nie wyjdzie teraz. Nie wyjdzie, teraz zamrozi się. A nie, zginę. Zginę teraz. Rip. Marek zginął na odcinku, to musi być udany odcinek w takim razie.
Zawsze jest. Nie, no dobra, panowie, przepraszam, no nie wiem, myślałem, że on tutaj będzie, nie? A tutaj, kurczę, no okazuje się, że nie dość, że pułapkę... No na pewno był, no przecież ja na własnych oczach widziałem, jak on tu wpadał. No to jest niemożliwe, żeby go tutaj nie było, żeby on tak nagle się rozpadł. Po prostu, wiesz, o co chodzi. Marek, biegnie. Chodź po tej temy, nie zabieram ci. To złap oddech, złap ten oddech, tylko nie bijcie mnie, błagam, błagam, błagam. Złap ale oddech. Beka, ale śmieszny. No masz. No, dobra, masz tu. A ty kurde, aaa! Ten złapuje, no daj mi te przedmioty, no po prostu. Nie zabiję cię, Dawidzie, oddaj mi przedmioty. Dobra, dobra. Ja taki nie jestem. Dobra, czekaj. Ale miecz masz swój, tego nie masz. Tego i tyle. Dobra, dobra, panowie, no niestety, no nie udało mi się go złapać. No myślałem, że będzie tam, ale on mi jakoś uciekł. Dobra, to jest nieważne. Ja w każdym razie zrobię na niego jeszcze jakąś pułapkę, kiedyś może go złapię, ale no nie wiem, ja to straciłem ambicje w tym momencie. Aczkolwiek on tam, ja jakieś tam tabliczki są, że Emilia mu daje kosza, to chyba powinienem już to olać, nie, panowie? To jest dobrze, wiesz, to oznacza, że chyba ten... Ja nie wiem. Ja szczerze nie wiem. Nie, nie olałbyś? Dalej byś dociskał go? Dobra, to dociskamy go. Może być. No, on sam mógł sam to napisać, wiesz? Może być. Może być, możesz mieć rację. Dobrze, dobrze. Takich kumpli jak was mieć to naprawdę. Czekaj, patrz to. No, czekaj, co się stanie? Nie mogę się doczekać, nie mogę się doczekać, no. Co? Ale beka, wow, boki zrywasz, po prostu przyciągnął mnie beczką. A patrz to, patrz to. Cudownie. Dobrze, panowie. Dziękuję wam za tą dzisiejszą pomoc. Naprawdę z wami spędzać czas to po prostu jest najlepsza rzecz na świecie. Trzymajcie się ciepło. Widzimy się tam kiedyś. Dobra, trzymajcie się. Hello. Hello.